Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka podcastu Dorwać Bestię. Pamiętaj o subskrypcji. Dorwać Bestię w RMF FM. Imię i nazwisko: Anatol Firsowicz. Pseudonim: Dusiciel z Podlasia. Liczba ofiar: 3. Wyrok: 25 lat pozbawienia wolności. Obecny status: nie żyje. Dorwać Bestię w RMF FM. Komunikat Milicji Obywatelskiej zamieszczony w Gazecie Współczesnej, wrzesień 1976 rok. 26 sierpnia wyszła z domu i dotychczas nie wróciła Teresa O. Przy sobie posiadała koszyczek damski wiklinowy w kształcie trójkąta, w którym znajdował się instrument muzyczny okarynka. Osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji o osobie zaginionej bądź znają jej obecne miejsce pobytu, proszone są o skontaktowanie się z komisariatem MO w Siemiatyczach lub najbliższą jednostką MO. 14-letnia Teresa nigdy nie wróciła do domu. Stała się jedną z ofiar seryjnego mordercy grasującego na Podlasiu, Anatola Firsowicza. W latach 1971-1977 udusił on 3 młode kobiety. Najmłodsza miała zaledwie 10 lat, najstarsza 19. Anatol Firsowicz urodził się 11 lutego 1956 roku w Widowie pod Bielskiem Podlaskim. Od małego jego ojciec, alkoholik, znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Anatol był bardzo słabym uczniem. Musiał 3 razy powtarzać klasę. Nie był popularny wśród rówieśników. Trzymał się raczej na uboczu. Jako nastolatek rozpoczął swoją przestępczą karierę, dokonując włamań i kradzieży. W 1972 roku trafił za nie na 3 lata do poprawczaka. Rok wcześniej, mając zaledwie 15 lat, popełnił zbrodnię, o której cała Polska dowiedziała się dopiero kilka lat później. 9 stycznia 1971 roku w rodzinnej wsi Firsowicza, Widowie, zaginęła 10-letnia Antonina W. Tego dnia wyszła ze szkoły szybciej niż zwykle, bo chciała obejrzeć film Samotny żagiel. Z Bielska Podlaskiego, gdzie mieściła się szkoła, do domu miała około 3 km, które zwykle pokonywała spacerem. Tego dnia zrobiło się już ciemno, a dziewczynki dalej nie było. Jej rodzice zaczęli się poważnie martwić. Taki mróz, mgła. Gdzie ona poszła? Chyba trzeba zawiadomić policję. Sprawą zaginionej Antoniny zajął się Izydor Gierasik z Komendy Milicji Obywatelskiej w Bielsku Podlaskim. Na początek przesłuchiwał koleżanki i kolegów dziesięciolatki oraz sąsiadów rodziny W. Nikt niczego podejrzanego nie widział, ani nie miał pojęcia, gdzie może znajdować się dziewczynka. Gierasik postanowił więc udać się osobiście drogą, którą powinna wracać ze szkoły Tosia. Na polach leżał śnieg, który ułatwił mu obserwację. Zaraz po opuszczeniu Bielska dostrzegł ślady 2 osób, kogoś dorosłego i dziecka. Prowadziły do drewnianej wiaty. Z niej z kolei wychodziły ślady już tylko osoby dorosłej. Dobra, trzeba sprawdzić buty mieszkających w pobliżu mężczyzn. Niestety ten wątek śledztwa szybko się urwał. Nie dało się z całą pewnością ustalić, czy któryś z mieszkańców wsi, do której prowadziły ślady, miał coś wspólnego z zaginięciem dziesięciolatki. W śledztwie nie pomógł także pies, który zgubił trop w śniegu. Na temat tego, co mogło się stać z dziewczynką, krążyło wiele teorii i plotek. Słyszała pani? Podobno Tosia została zamordowana, a jej ciało ktoś zakopał po cichu na cmentarzu. Po mojemu, to porwała ją czarna wołga. Tymczasem rozwiązanie zagadki tajemniczego zniknięcia Tosi znał o 5 lat od niej starszy Anatol Firsowicz. Już wtedy miał obsesję na temat seksu, która z wiekiem tylko się pogłębiała. Śledził dziewczynkę w drodze ze szkoły, a następnie zaczepił ją, udając, że pokaże jej złapanego w polu zająca. Jak sam zeznał w 1978 roku. Jak pamiętam, opowiadałem jej, że przy tym brogu złapałem wewnęki zająca i żeby poszła tam ze mną. Wtedy ja, chcąc odbyć stosunek z nią bez przeszkód, wziąłem cienki drut, który leżał w pobliżu brogu i zawiązałem jej wokół szyi. Do gwałtu przy tej i kolejnych zbrodniach Firsowicza nie doszło, choć wszystkie morderstwa zostały dokonane na tle seksualnym. Morderca udusił dziesięciolatkę kawałkiem drutu, a następnie zakopał jej ciało pod brogiem. Odnaleziono je dopiero 6 lat później.
Przy szczątkach leżał zachowany w niemal nienaruszonym stanie tornister. Tymczasem w 1971 roku śledztwo w sprawie zaginionej Antoniny zostało umorzone już po kilku miesiącach. W 1975 roku Firsowicz opuścił Poprawczak i zatrudnił się w przedsiębiorstwie, które przeprowadzało remont szkoły w Siemiantyczach. Po 5 latach od zniknięcia Tosi, 26 listopada 1976 roku zaginęła 14-letnia Teresa O. Dziewczyna o 15 wyszła z próby zespołu Kukułki, który spotykał się w Powiatowym Ośrodku Kultury w Siemiantyczach. Teresa grała w nim na okarynie. Jak się później okazało, na obrzeżach miasta, gdy wracała do domu w Słowiczynie, zaczepił ją Anatol Firsowicz, który poszukiwał kobiety w celu odbycia stosunku. Gdy Teresa zaczęła uciekać, dogonił ją w pobliskim lasku, przewrócił na ziemię i udusił za pomocą jej własnej bluzki. Jak później zeznał... Od samego rana myślałem tylko o jednym. Chciałem być z kobietą. 3-tygodniowe śledztwo i intensywne poszukiwania dziewczyny nie przyniosły rezultatów. Przełom nastąpił 14 września, gdy na komisariat policji w Siemiantyczach zadzwonił ksiądz Józef Chorodeński, proboszcz jednej z miejscowych parafii. Dzień dobry. Nie wiem, czy to nie głupi żart, ale znalazłem właśnie w kościele anonimowy list. No i ktoś w nim napisał, że znalazł zwłoki tej zaginionej dziewczyny. Anonim zawierał prawdziwe informacje. Jego nadawca opisywał w nim z detalami miejsce ukrycia szczątków Teresy. Wysłana do lasu milicja bez trudu odnalazła ciało dziewczyny. Nie ustalono, kto był autorem listu, ani kto zamordował nastolatkę. Sprawca, nazwany przez prasę dusicielem z Podlasia, mógł się czuć bezkarny i takim pozostał aż do kolejnej, ostatniej już zbrodni dokonanej w listopadzie 1977 roku. Wcześniej, w kwietniu tegoż roku, Firsowicz zaciągnął się do marynarki wojennej i służył w niej w stopniu starszego marynarza. Stacjonował w Świnoujściu, ale w październiku otrzymał przepustkę i pojechał do rodzinnego Widowa. 1 listopada w pobliskim Bielsku Podlaskim zaginęła 19-letnia studentka Barbara I. Następnego dnia ten fakt zgłosiła na komisariacie jej matka, Eugenia. Córka szła na dworzec kolejowy, bo miała jechać do Lublina, gdzie studiuje, ale tam nie dotarła. Boi się, że stało się coś złego. Zwłoki Barbary I w połowie rozebrane znaleziono nazajutrz na brzegu rzeki Biała przy jednym z mostów. Studentka została brutalnie uduszona sznurkiem. Na jej ciele były widoczne ślady walki. W pobliżu miejsca zbrodni milicjanci znaleźli ortalionową kurtkę męską, która, jak się później okaże, należała do sprawcy. W jednej z jej kieszeni były karty do gry z obrazkami nagich kobiet. Anatol Firsowicz chciał wrócić po kurtkę, gdy policja odjechała po zebraniu śladów. Dziwne zachowanie mężczyzny, który krążył po miejscu zbrodni, wzbudziło czujność świadków, którzy zawiadomili pobliski komisariat. Podejrzany typ był ubrany w mundur wojskowy. Widziałem go dzień wcześniej na dworcu w Bielsku. Kręcił się tam, ale w żaden pociąg nie wsiadł. Wojsko podało milicji personalia żołnierzy z okolic Bielska Podlaskiego, którzy znajdowali się wówczas na przepustce. W zasadzie personalia żołnierza, ponieważ jedyną osobą z przepustką okazał się być Anatol Firsowicz. Wysłany do Widowa patrol aresztował podejrzanego, który nie stawiał żadnego oporu. Milicyjny pies rozpoznał jego zapach na miejscu ostatniej zbrodni po obwąchaniu buta Firsowicza. Ponadto śledczy odnaleźli sznurek, którym prawdopodobnie udusił on Barbarę I. Podejrzany szybko przyznał się do winy. Nie miałem zamiaru pozbawić się życia Barbary Iwaniuk, a jedynie ją zgwałcić w sytuacji, kiedy odmówiła mi dobrowolnego oddania się. Jedynym powodem jej zaatakowania przeze mnie, obezwładnienia oraz założenia i zaciśnięcia sznurka wokół jej szyi, była chęć odbycia z nią stosunku płciowego. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka MO w Białymstoku. 24 listopada prokurator wojskowy kapitan Zenon Kotus zadał Firsowiczowi jedno pytanie. Czy podejrzany, oprócz zabójstwa Barbary I, dopuścił się innych podobnych czynów?
Podana spokojnym, pozbawionym emocji głosem odpowiedź zszokowała nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Do tej pory nie mieli pojęcia, że w ich ręce wpadł dusiciel z Podlasia. W związku z zadanym pytaniem, po zastanowieniu się i przemyśleniu wszystkiego, a także przekonany przez przesłuchującego mnie o celowości mówienia całej prawdy, chciałbym dobrowolnie ujawnić fakt popełnienia przeze mnie drugiego zabójstwa w ubiegłym roku w Siemiatyczach. Wkrótce Firsowicz przyznał się także do trzeciego zabójstwa, Antoniny W. Wskazał też miejsce ukrycia jej zwłok. Do momentu wydania wyroku przez sąd oskarżony przebywał na oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego w Grodzisku Mazowieckim, gdzie biegli orzekli jego ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozumienia znaczenia czynów. 14 stycznia 1980 roku Sąd Wojewódzki, biorąc tę opinię pod uwagę i postępując wbrew protestom rodzin ofiar, które domagały się kary śmierci, wymierzył oskarżonemu łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Osadzono go w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. 27 kwietnia 1994 roku został przedterminowo zwolniony. Uzasadnienie brzmiało następująco. Zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary utrzymuje się na dobrym poziomie. Jest przykładem dla innych. Korzystał z przepustek, z których wracał w terminie. Krytycznie ocenia swoją przeszłość. Ma sprecyzowane plany na przyszłość. Choć jakie to były plany, nie wiadomo. Początkowo zwolniony z więzienia Firsowicz zamieszkał w Widowie. Ze strachu przed zemstą sąsiadów, którzy kilkakrotnie go pobili, rzadko wychodził z domu. Gdy musiał zrobić zakupy, przebierał się i doklejał sobie brodę. W końcu zdecydował się na wyjazd z rodzinnej wsi i zamieszkanie w zdecydowanie bardziej anonimowej Warszawie. Jego dalsze losy pozostały nieznane i stały się obiektem niepotwierdzonych plotek. Według jednej z wersji zamieszkał na Pomorzu, w innej zaplątał się w mafijne interesy. Według jeszcze innej ożenił się i miał dziecko. Ta ostatnia wydaje się prawdopodobna, chociażby ze względu na zadbany, elegancki grób Firsowicza, który znajduje się na cmentarzu północnym w Warszawie. Według tego, co można na nim przeczytać, dusiciel z Podlasia zmarł 12 listopada 2004 roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.